Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowy. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić tą piękną, łaciatą księżniczkę o imieniu Roszpunka. Więc zapraszam Was do oglądania. Tu jest Emocja. Co pięknotko. A tu Roszpunka. Roszpunka, pokaż się. Pokaż się, kubułka. Tu oko jest tu ładna taka. Tak, to jest nasza Roszpunka. Siedzę sobie na niej. Roszpunka poznaje lustro. Taka jest tu ładna. No, słuchajcie, tutaj Roszpunka za mną stoi. Jest to... Ona jest z 2016 roku, więc wchodzi w szósty rok życia. Jest bardzo przyjemną klaczą. Zależało mi na tym, żeby teraz te koniki, które do nas przyjdą, miały spokojne charaktery. No i ona zdecydowanie takim koniem jest. Jest bardzo wygodna w chodach, miękko nosi, bardzo przyjemny galop. Chociaż Punka. Bardzo przyjemny galop, niewybijający kłus. I zdecydowanie będzie to koń dla każdego. No więc jestem z tego zakupu bardzo zadowolona, tym bardziej, że jest fajna, bardzo przyjemna w treningu. Teraz chcę ją troszkę sama pojeździć, żeby ją poznać tak w 100%, ale już można powiedzieć, kolejny koń skradł moje serce. Jak to na łaciatki przystało, trochę nie doczyściłam jej, ale nie dlatego, że nie chciałam, tylko po prostu nie chciałam jej myć, bo u nas jest teraz bardzo taka minusowa, sroga temperatura. No i taka ładna dziewczynka. Co ta Roszpunka? Konie poszły z hali, tak? No właśnie, ją zabieram po treningu. Jak widzicie, nie robi żadnych dramatów, nawet wszystkie konie zeszły, bo inne panie instruktorki trenowały też na innych koniach. Ja sama w hali zostałam i nie ma żadnego problemu. Oj, Emocja. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasz nowy konik, nasza klaczka Roszpunka. Mi się ona bardzo podoba, zresztą wszystkim się podoba, no bo jak taki ładny koń może nie wpaść w oko. Dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam Was na nasze wszystkie social media, czy Instagrama, na Facebooka, no i oczywiście na naszego YouTube'a, czyli na poradniki z dziecki, czy na nasze vlogasy. A ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam.